Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Był pod wieloma względami zwykłym nastolatkiem, choć z wielką pasją, którą wyrażał między innymi bardzo charakterystycznym strojem. Zawsze starał się mieć na sobie biały golf i kolorowy sweter narciarski, by nikt nie miał wątpliwości, jaki sport kocha najbardziej i o czym w każdej chwili można z nim porozmawiać. Jego nagłe i bardzo tajemnicze zniknięcie nie wiąże się ze scenerium parku narodowego, gór czy okolicami wody albo imprezą. Wtedy możliwych wyjaśnień natychmiast nasuwa się mnóstwo. Chłopak jednak nie zniknął pod wodą podczas pływania i nie wpadł w rozpadlinę. Nie został też w tyle za towarzyszami wyprawy. Roger John Ellison zniknął pomiędzy swoją szkolną szafką na korytarzu a salą lekcyjną. W pierwszych chwilach śledztwa dosłownie nikt nie miał żadnej hipotezy. Z czasem pojawiły się pewne możliwe rozwiązania, ale do dziś to wciąż jedna z najbardziej zagadkowych spraw w Stanach Zjednoczonych. Roger urodził się w rodzinie, która potrafiła wytworzyć silne więzy. Oprócz uczuć, które wiązały rodziców oraz czterech synów, Rogera, Billa, Boba i Roya oraz ich siostrę Becky, ta rodzina miała także wielką, jednoczącą pasję – jazdę na nartach. Niestety Ernest, głowa rodziny, miał poważne problemy z sercem. Przeszedł także udar. Konieczny był zabieg, po którym mężczyzna nie mógł już pozwolić sobie na zbyt duży wysiłek. Wówczas jego rolę kompana dla Becky przejął właśnie Roger, dzięki czemu ta dwójka rodzeństwa zaprzyjaźniła się szczególnie. Cała rodzina zamieszkała w Eckerd w stanie Colorado, 300 mil od Denver, gdzie rozwijała swoje zamiłowania do tego stopnia, że Becky była gotowa działać na rzecz powołania olimpijskiej drużyny narciarskiej, w czym rzecz jasna miał ją wspierać Roger. I ta akcja ruszyła. Ostatecznie jednak wielką rewolucją w jej życiu okazała się miłość, która wprost zaprowadziła ją przed ołtarz, a potem już obowiązki domowe zmieniły priorytety w jej życiu. Ale naturalnie wciąż Becky miała wspólne tematy z Rogerem, który miał obecnie 17 lat i uczył się Sedgwick High School. Myślami był już jednak w Western State College w Gunnison. W szkole, do której jeszcze chodził, nikt nie miał wątpliwości, że jest to sympatyczny, choć dość specyficzny młody chłopak, który rozkręca się w rozmowie, gdy mowa o narciarstwie. Natomiast często, kiedy rówieśnicy podejmują tematy, które go nie interesują, wydaje się nieco zagubiony, wycofany, a wręcz nieśmiały. Być może nawet dlatego chłopak starał się nosić narciarskie swetry. Chciał mieć pewność, że jeśli ktoś do niego zagada, to rozpocznie od tematu, do którego zainspiruje go outfit. I był to całkiem skuteczny trik. W ten weekend w 1981 roku, w lutym, Roger wystartował w Telluride. Były to eliminacje, które miały być jego przepustką do olimpijskiej drużyny. Temu wyzwaniu poświęcił bardzo wiele energii, myśli i czasu. Był pewien, że determinacja przyniesie mu wymarzony sukces. Tak się jednak nie stało i choć 17-latek zupełnie stracił humor, to energii dodawała mu wizja startu w Aspen, który zbliżał się wielkimi krokami. Zdecydował się więc myśleć po prostu o następnym weekendzie i nie rozpamiętywać. Wpłacił wpisowe. Teraz pilnie śledził już doniesienia dotyczące pogody, by wywnioskować, jaka aura będzie towarzyszyła jego startowi. Nie inaczej było 10 lutego, kiedy powiedział mamie, że chyba będzie śnieg, co świetnie wróży. Podbudowany ubrał się, chwycił żółty plecak i pobiegł do szkolnego autobusu. Tego ranka zupełnie nic nie odbiegało od codziennej rutyny, łącznie z tym, że tuż po wejściu do szkoły skierował się do swojej szafki numer 191, która umiejscowiona była w podziemiach budynku.
Spotkał tam swojego kolegę, Mitcha Colemana, którego nawet powstrzymał przed zamknięciem boksu, bo potrzebował kilku książek z szafki, a już musiał pędzić na pierwsze zajęcia. Mitch machnął koledze, dając znak, że wkrótce się zobaczą, i pobiegł w swoją stronę. Niestety, pierwsza godzina lekcyjna rozpoczęła się w klasie Rogera bez niego samego. Podobnie zresztą jak kolejne. Jednak dopiero po południu, kiedy chłopak powinien był zjawić się w domu i tego nie uczynił, rodzice zorientowali się, że coś jest nie tak. Byli przekonani, że chłopakowi musiało coś wypaść i to na tyle ważnego, że nie miał dotąd ani chwili, by się z nimi skontaktować. Pocieszali się, że najprawdopodobniej musi to mieć związek z jego pasją, bo ten temat zazwyczaj kręcił go na tyle, że potrafił zapomnieć o Bożym świecie. Były to jednak tylko płonne nadzieje, bo choć rodzice siedzieli przed aparatem telefonicznym całą noc, nie doczekali się telefonu od syna. Rano powiadomili szeryfa hrabstwa Delta. Ten jednak bynajmniej nie nabrał złych przeczuć i poradził rodzicom, by spokojnie oczekiwali jeszcze przez kolejne 48 godzin, ponieważ syn zapewne ma jakieś gorsze chwile. Musi coś przemyśleć i jak zdecydowana większość dzieciaków w tym wieku, po prostu niebawem wróci. Ale rodzice wiedzieli, że gdyby chciał coś przemyśleć, odizolować się od swojego środowiska, to z pewnością robiłby to na nartach. Natomiast one zostały w domu. Nie miał do dyspozycji także samochodu ani ubrań stosownych na taką pogodę. Co innego udać się do szkoły, a potem do domu, a całkiem co innego spędzić noc na lutowym mroźnym powietrzu. Ernest i Evelyn byli pewni, że stało się coś, co uniemożliwia ich synowi skontaktowanie się z nimi. Znali go doskonale i wiedzieli, że na pewno nie jest to jego świadoma decyzja. Wsiedli więc w samochód i penetrowali wszelkiego typu boczne drogi, rowy, lasy i pola. Z każdym przeczesanym kilometrem docierało do nich coraz wyraźniej, że wydarzyło się coś złego. Potem nastąpiła scena, która poruszyła całą lokalną społeczność i zapisała się w pamięci wszystkich uczniów i nauczycieli tej szkoły. W maju 1981 roku klasa Rogera kończyła edukację w tej szkole. Wówczas jego rodzice, marząc o tym, że jakimś cudem ich syn zjawi się na ceremonii, siedzieli w samochodzie i przez szybę przyglądali się temu, co dzieje się na boisku piłkarskim. Mama wylewała morze łez, a ci, którzy byli świadomi tego, co się dzieje w tym samochodzie, czuli, jak pęka im serce. Szczególny ból czuła Shauna Peterson-Axtell, która tego dnia musiała podejść do nauczycieli i odebrać dyplom w imieniu swojego kolegi Rogera. Wtedy już nie tylko rodzice, ale także wszyscy nauczyciele, uczniowie i wreszcie szeryf hrabstwa Delta, Keith Weibel, zrozumieli, że skoro uczeń, który nie opuścił dotąd ani jednego dnia szkoły i ani jednej imprezy narciarskiej, nie pojawił się po odbiór dyplomu i nie wziął udziału w największych sportowych atrakcjach regionu, to coś to jednak znaczy. Rodzice Rogera, choć uważali pewne możliwości za bardziej prawdopodobne niż inne, przed swoim odejściem brali pod uwagę wiele scenariuszy i pracowicie je sprawdzali. Przyszło im do głowy, że syn mógł chcieć im ulżyć finansowo i zacząć żyć na własny rachunek, z różnym skutkiem. Odwiedzali więc lokacje osób bezdomnych, lustrowali sekty, ale uczestniczyli też w imprezach narciarskich, bo doskonale wiedzieli, na których syn zjawiłby się na pewno, gdyby tylko żył, nawet z dala od nich. Nic nie wskazywało jednak na to, by Roger tak po prostu się usamodzielnił. Biuro szeryfa wreszcie porzuciło narrację mówiącą o tym, że chłopak nie potrzebuje pieniędzy ze swojego konta oszczędnościowego, ponieważ najprawdopodobniej zatrudnił się w jakimś ośrodku narciarskim. Mimo wszystko jednak dowodów na to, że stało się coś niezgodnego z prawem, także nie było. Jednak szeryf udostępnił prasie rysopis Rogera oraz dał znać wszystkim pobliskim komisariatom, że 17-latek jest obecnie poszukiwany. Niestety niewiele to dało. Pomimo ogromnych poszukiwań podjętych przez rodzinę,
i nagrody w wysokości 8000 dolarów w zamian za każdą informację pozwalającą rozwikłać zagadkę, ani jedna osoba nie przekazała niczego, co w jasny sposób wskazywałoby na jakiś konkretny scenariusz wydarzeń. Niestety złamało to serce ojcu Rogera, który codziennie czekał na przystanku autobusowym na swojego syna, wypatrując go wśród uczniów wybiegających ze szkolnego autobusu. Widział to jego kierowca, który był ogromnie poruszony tym wielkim wyrazem miłości, ale i bólem rodzica. Ernest, dosłownie kilka miesięcy po zniknięciu syna, nagle odszedł na zawsze. Wtedy mama chłopaka, Eveline, wreszcie głośno powiedziała, że jest przecież trop, którego nikt nie bada wystarczająco, a ona jest przekonana, iż jest on bardzo istotny w tej sprawie. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z nauczycieli, John Pesch, który wykładał psychologię i był kimś w rodzaju szkolnego terapeuty, przekazał policji pewną informację. Zapewnił on, że poszukiwany chłopak najprawdopodobniej podjął decyzję o rozstaniu się z życiem, a ten szokujący wniosek nauczyciela płynął z analizy pewnej pracy klasowej, którą Roger miał zadaną właśnie przez Johna Pesha. Chłopak napisał w niej, że czuje się fatalnie, jest niespełniony sportowo. Pełna treść tej notatki nigdy nie została przekazana ani śledczym, ani Eveline, ale matka wiedziała, że cała ta opowieść nie ma sensu. Przede wszystkim nauczyciel zeznał, że w tym samym czasie dwóch chłopców odwiedzało go jako psychologa, by ten im doradzał. Jednym z nich był właśnie zagubiony Roger. Problem jednak polegał na tym, że w rzeczywistości 17-latek bardzo nie lubił tego nauczyciela. Miał do niego duży dystans i choć nie tłumaczył jasno dlaczego, Eveline była pewna, że nigdy w życiu nie wybrałby właśnie jego, by mu się zwierzyć z czegokolwiek. Mało tego, kiedy Roy, brat Rogera, spotkał się z młodym sportowcem, zresztą po raz ostatni, właśnie w chwili kryzysu Rogera, zdał sobie sprawę, że jego brat chce sam uporać się ze swoimi problemami. Próbowałem z nim rozmawiać, ale siedział na kanapie z opuszczoną głową, jakby miał mnóstwo swoich spraw, które musi po prostu przemyśleć. Brat pojął, że Roger najwyraźniej nie chce rozmowy, ale czasu na zebranie sił. Matka uważała, a właściwie to widziała to za każdym razem, że syn miał duszę sportowca i choć oczywiście przeżywał głęboko każdą porażkę, to nigdy nie była ona dla niego końcem. Wręcz przeciwnie, ostatecznie dodawała mu sił do walki i tak też było w tym czasie, kiedy chłopak nie dostał się do drużyny olimpijskiej. Natychmiast skoncentrował się na następnym wyzwaniu, pomimo rozczarowania i smutku. Widać było, że żyje startem w Aspen, przygotowuje się do niego, wszystko planuje. Matka nie wierzyła nauczycielowi i doszła do wniosku, że on, przez nikogo nie pytany, próbuje odwrócić sztucznie losy śledztwa, wmawiając policjantom, że jej syn mógł mieć autodestrukcyjne tendencje. Matka jednak w to wątpiła, choć z drugiej strony stwierdziła, że to nie jej odczucia są w tej sprawie decydujące. Ona po prostu wiedziała, że Roger nie ufał temu nauczycielowi i takie były fakty. A przecież to właśnie z grona nauczycielskiego lub uczniowskiego należałoby starać się wyłonić agresora, bo trudno się przecież spodziewać, by o 8 rano na korytarzu zjawił się ktoś zupełnie obcy i skłonił ucznia, by na przykład gdzieś z nim poszedł. Roger nie był już małym dzieckiem, na pewno nie skusiłby się na oglądanie szczeniaczków. Matka doskonale rozumiała, że zupełnie obca przypadkowa osoba miałaby małe szanse, by go uprowadzić bez użycia siły. A z kolei, gdyby atak był agresywny, byłoby to słychać, niosłoby się to po korytarzach, tym bardziej, że spóźnialskich uczniów, a nawet nauczycieli, nigdy nie brakowało. Ktoś na pewno słyszałby wielkie zamieszanie. Raczej je więc wykluczała. Zresztą wydaje się, że do tych wydarzeń doszło jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, kiedy szkolne korytarze są jednak pełne, a intruz tym bardziej zwróciłby uwagę tak samych uczniów, jak i nauczycieli, którzy mimo wszystko znali się przecież z widzenia.
osoba, która mogłaby zagrozić uczniowi, ale w taki sposób, że byłaby jednocześnie, nazwijmy to tak, niejako przezroczysta dla całej społeczności, musiałaby być kimś, kto do tego środowiska po prostu należy. Było jeszcze coś. Jak się okazało, nauczyciel zawarł z uczniami pewną umowę. Zakładała ona, że jeżeli nie zdążą z napisaniem pracy do danego szkolnego dnia rano, to mają jeszcze szansę ją oddać po południu, ale już w domu nauczyciela, który zresztą mieszkał bardzo blisko szkoły. Dla jednych było to niezwykle alarmujące, ponieważ nie wyobrażano sobie, dlaczego nauczyciel chciałby się spotykać z uczniami w swoim własnym domu, a nie w szkole. Oceniano, że zdecydowanie było to wręcz niewłaściwe i nie powinien był tak robić. Inni z kolei uważali, że to przecież nic dziwnego, chcieć otworzyć się nieco szerzej na potrzeby uczniów, szczególnie w sytuacji, kiedy dom nauczyciela znajdował się tuż obok szkoły. Nie byłoby więc przecież żadnym problemem, gdyby ktoś, kto potrzebował jeszcze kilkunastu czy kilkudziesięciu minut na dopracowanie swojej pisemnej wypowiedzi po szkole, oddał ją później do rąk własnych nauczyciela na jego progu. Część osób interpretowała to po prostu jako bardzo praktyczne i przyjazne uczniom rozwiązanie, a niekoniecznie nic zdrożnego. Jednak z pewnością stało to w pewnej sprzeczności z regulaminem szkoły, a co najmniej ze szkolnymi zwyczajami, które nakazywały odbieranie prac od uczniów w budynku szkoły. Wygląda też na to, że inni nauczyciele nie stosowali tego rodzaju praktyk i również dla nich było dziwne, że nauczyciel organizuje spotkania w swoim domu. Podobno też podczas niektórych z nich miało dochodzić do rozmów. Uczniowie mogli się zbliżyć do nauczyciela, a on miał im pomagać rozwiązywać pewne trudności. Dla jednych było to przyjazne i normalne, dla innych podejrzane. Aż do swojego odejścia na zawsze w 1992 roku mama Rogera była przekonana, że John Pasch jest zamieszany w zniknięcie jej syna. Ten wątek, jej zdaniem, nigdy nie był dostatecznie zbadany. Kobieta nabawiła się depresji oraz rozchorowała się na serce i nigdy nie dowiedziała się, co przydarzyło się tak naprawdę jej synowi. Nie kryła jednak, iż podejrzewa, że musiał zobaczyć coś, czego nie powinien, lub wejść w posiadanie jakichś informacji, które były groźne dla nauczyciela. Sam pedagog tłumaczył, między innymi na forach internetowych, że chciał tylko pomóc policji, wskazując na najbardziej prawdopodobny jego zdaniem trop. Nauczyciel nie został jednak, jak mówił, doceniony za dobre chęci, ale bardzo skrzywdzony, a przecież nie miał żadnych złych zamiarów. Zależało mu tylko na tym, by śledczy szybciej zamknęli sprawę, a tym samym w jakimś sensie ukoili również rodziców chłopaka. Jednak tak wtedy, jak i dziś, komentatorzy tej sprawy są podzieleni, jeśli chodzi o opinie na temat nauczyciela. Jedni całkowicie zgadzają się z Evelyn, która sądziła, iż pedagog wyskoczył ze swoją teorią niczym Filip z konopi. Nikt z przyjaciół ani rodziny nie zauważył, by Roger miał jakiekolwiek groźne dla niego myśli, a tylko ten nielubiany przez nastolatka nauczyciel był w stanie postawić taką diagnozę. Twierdził, że wie to wszystko od samego Rogera, ale ten nigdy nie krył, że raczej omija nauczyciela z daleka. Być może później wszystkie te opisy były nieco przesadzone i tak naprawdę wcale go nie omijał, utrzymywał z nim normalne kontakty uczeń-nauczyciel, ale z całą pewnością po prostu go nie lubił, bo to jasno wyznał swoim rodzicom. Jak więc nauczyciel był w stanie postawić taką diagnozę? Matka sądziła, że po prostu miał on swoje powody, by ogłosić tego typu rewelacje. Inni natomiast wierzyli, że mężczyzna, który z racji swojego wykształcenia pedagogicznego i związanego z psychologią miał większe pojęcie o problemach nastolatków niż ich rodzice, po prostu podzielił się swoją fachową obserwacją. Jego zeznanie zostało jednak wypaczone i na koniec obróciło się przeciwko niemu. Jednak było coś jeszcze, co dziwiło wielu ludzi z tego środowiska.
Nauczyciel na forach internetowych starał się wchodzić z uczniami w bardzo szeroką i dogłębną dyskusję. Odpierał ich zarzuty, tłumaczył się i bardzo angażował w rozmowę. Dla jednych było to absurdalne. Może na tej zasadzie, że tłumaczy się winny, albo też dlatego, że przecież nauczyciel nie powinien być partnerem równorzędnym do rozmowy z uczniami w takiej sprawie. Jeżeli był nauczycielem, to doskonale wiedział, że jego rozmówcy są emocjonalni, nie mają jeszcze zbyt wielkiego życiowego doświadczenia, trudno im oceniać bardzo złożone sytuacje, a ponadto po prostu nie mają dostępu do akt. Trudno więc bez znajomości faktów prowadzić rzeczową, sensowną dyskusję, która prowadzi do jakichkolwiek racjonalnych wniosków. Dlaczego więc ten pedagog ją w ogóle podejmował? To on był przecież tym dorosłym, bardziej odpowiedzialnym i przygotowanym do tego, by w sposób racjonalny oceniać różnego typu sytuacje i bardzo starannie formułować myśli. Tymczasem padało bardzo wiele słów, sugestii, deklaracji, zapewnień. Wyglądało to trochę tak, jakby nauczyciel po prostu starał się manipulować uczniami, z których część go uwielbiała i ceniła. Być może był pewien, że najpierw przekona uczniów, a oni swoich rodziców. Wtedy środowisko wreszcie go poprze, wręcz zacznie bronić. W każdym razie jego wypowiedzi sugerowały, że zdecydował się po prostu wypełnić swój obywatelski obowiązek. Zrobił to, co było dobre dla śledztwa. Chciał pomóc. I być może właściwie, gdyby tylko tyle powiedział, byłoby może w porządku. Natomiast reszta tych wszystkich rozmów z młodzieżą była zdecydowanie naddatkiem. Byli jednak tacy, którzy bronili nauczyciela, ponieważ uważali, że przecież nie ma innego sposobu, by obronić się przed fałszywymi zarzutami, jak tylko podjąć rozmowę, w której konkretnymi argumentami utnie się dziwne oskarżenia. Ktoś, kto jest niewinny, czuje się zaszczuty, nie może przecież zrobić nic innego, jak tylko starać się odpowiedzieć na te kluczowe pytania. I tak właśnie, według części obserwatorów, postąpił nauczyciel. Ostatecznie w 1984 roku przeniósł się do północnej Kalifornii. Nigdy już w te strony nie powrócił. Ale w 1994 roku były kolega z klasy Rogera podzielił zdanie matki chłopaka. Uważał, że warto byłoby przekopać teren, który wcześniej należał do Johna Pasha. Sugeruje się, że tym, co być może przekonało policję do podjęcia tropu, była opowieść mężczyzny o tym, że w lutym w 1981 roku Pasz wziął się nagle za intensywne prace ogrodnicze. Ale wyglądało to trochę tak, jakby ta bardzo wczesna wiosna weszła trochę za mocno, bo choć może zdarzały się już słoneczne lutowe dni, to mimo wszystko wciąż panował mróz, a śnieg o tej porze roku też zdecydowanie nie byłby rozpatrywany w kategoriach cudu. Świadek tych wyczynów ogrodniczych zapytał zdumiony Johna, nad czym właściwie pracuje, a ten odrzekł, że przesadza róże. Może dziwne, a może pasja ogrodnicza po prostu nie mogła dłużej czekać i wybuchła. Biuro Śledcze Colorado i Ogólnostanowy Zespół Dochodzeniowy zdecydowali się pod okiem szeryfa hrabstwa Delta Billa Blaira przekopać część dziedzińca o wymiarach 20 na 12 stóp. Wykonano również badania georadarem i ku pewnemu zaskoczeniu śledczych okazało się, że odkryć jest całkiem sporo. Znaleziono aż 6 miejsc, w których ewidentnie naruszono to grunt. 2 z tych miejsc były pod posadzką garażu, a 4 inne na dziedzińcu. Teraz jednak był to teren należący do miejscowego domu pogrzebowego i to stanowiło ogromną trudność, ponieważ pomimo stwierdzonych anomalii podpowierzchniowych nie można było przeprowadzić tu pełnych prac poszukiwawczych. Co prawda pozwolono śledczym przekopać 2 konkretne podejrzane punkty, ale niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Owszem, okazało się, że było to coś w rodzaju pochówku, ale najwyraźniej jakiegoś zwierzęcia. Około 1998 roku policjanci, którzy nie widzieli już żadnej drogi uzyskania dowodów w sprawie, zwrócili się nawet do medium, Claudia Waterman. Kobieta nie miała żadnych wątpliwości, że Roger znajduje się na południowej stronie Wielkiego Płaskowyżu, niedaleko Seedridge.
Uważała, że agresor bardzo się spieszył, pokonując polną drogę, po której obydwu stronach rosły wysokie osiki. Po prawej stronie znajdował się według niej strumień. Medium zaznaczyła, że jeżeli śledczy znajdą to miejsce, to nie muszą wchodzić na samą górę, gdyż napastnik także tego nie zrobił. Nie miał czasu, dlatego porzucił Rogera gdzieś po drodze. Śledczy, nie mając innego wyjścia, oczywiście przeszukali wskazany teren, który udało im się odnaleźć, ale także nie trafili na żaden ślad. Medium nigdy nie oskarżyła nikogo jednoznacznie, nie wskazała w tym także na Pasza. Wydawało się, że wielki przełom w sprawie przyjdzie we wrześniu 1998 roku, kiedy to pewien mężczyzna, który, jak sądził, niebawem opuści ten świat, zdecydował się wyznać coś, co od dawna leżało mu na sumieniu. Powiedział, że wraz ze swoim przyjacielem zauważył w lesie na północny zachód od szkoły nastolatka, który wyglądał jak Roger Ellison. Był związany i prowadzony na muszce przez mężczyznę. Świadkowie odnieśli wrażenie, że może chodzić o jakieś porachunki na tle handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Mężczyzna wyjaśnił, że wówczas chłopcy nie mogli śledczym przekazać tych informacji, ponieważ obydwaj nielegalnie polowali w okolicy. Naraziliby się na kary i różnego innego rodzaju problemy. Teraz jednak mężczyzna mógł już powiedzieć, że wtedy usłyszeli dwa huki, co przekonało ich, że mają do czynienia z niezwykle groźną sytuacją, o której jednak zdecydowali się nigdy więcej nie wspominać, ani w rozmowach między sobą, ani nikomu innemu. Co ciekawe, świadek przeszedł test na wariografię, który potwierdził, że najprawdopodobniej mówi prawdę. Wówczas to Departament Szeryfa Hrabstwa Delta oraz Prokuratura Okręgowa i Biuro Śledcze Colorado, a także przedstawiciele FBI i studenci antropologii z Western State College stworzyli kilkunastoosobową grupę poszukiwawczą i udali się na wskazany teren. Niestety jednak nie trafili na żaden konkretny trop. Nie wiadomo jednak, czy dlatego, iż go tam nie było, czy z powodu upływu czasu, który zatarł ślady. Mimo to historia ta wydawała się bardzo wiarygodna, co prawda kontekst substancji psychoaktywnych nie bardzo tu pasował, ale też trudno byłoby zrozumieć, w jaki sposób ci świadkowie mogliby wejść w posiadanie informacji o powodzie zaistnienia całej tej sceny. Zdecydowanie mogli się mylić. Nie znaczyło to jednak, że zaobserwowane wydarzenie nie miało miejsca. Być może właśnie na podstawie zeznań tego świadka w 2005 roku szeryf ogłosił, iż obecnie jest przekonany, że Roger stracił życie tuż po tym, jak zaginął. Kiedy w 2009 roku szkoła była remontowana i to generalnie, cała społeczność miała nadzieję, iż rozwiązanie sprawy jest blisko. Być może to właśnie na terenie szkoły Roger pozostał aż do tego momentu i jest szansa, że tajemnica wreszcie się wyjaśni. Niestety jednak w 2010 roku prace remontowo-budowlane się zakończyły i nie wniosły nic do sprawy zaginionego 17-latka. Wspomnę jeszcze, że swego czasu pewną nadzieję przyniosła na chwilę obserwacja koleżanki ze szkoły Rogera, a na pewno ją pamiętacie, bo to właśnie ona odbierała jego dyplom. Shauna uczyła się potem w Mesa State College i jesienią 1985 roku miała widzieć młodego mężczyznę, pomalowanego na biało, pracującego jako maskotka dla Snowmax Magazine. Młody mężczyzna miał być bardzo podobny do Rogera, więc dziewczyna podbiegła do niego i chciała porozmawiać. Młody mężczyzna jednak się zdenerwował i odszedł. Wydaje mi się jednak, że to bardzo mało prawdopodobne, że chłopak, który pracował jako maskotka, dałby się łatwo zidentyfikować jako Roger. Chodzi mi o to, że przecież był pomalowany cały na biało. Jego twarz praktycznie nie była widoczna. Być może miał jakieś wspólne cechy z Rogerem. Wzrost, posturę ciała, kolor oczu, co oczywiście od razu przywiodło dziewczynie na myśl jej zaginionego przyjaciela, którego zawsze wypatrywała w każdym tłumie. Sądzę jednak, że nie miałaby żadnych szans rozpoznać konkretną osobę w kimś przebranym w ten sposób.
Sam fakt, że pracownik wynajęty przez Snow Max Magazine zdenerwował się zachowaniem dziewczyny, nie jest oczywiście dziwny. Myślę, że każdy byłby zaskoczony takim wybuchem emocji obcej osoby, która stara się nas gonić z niejasnych przyczyn. Ten trop nigdy do niczego nie doprowadził. Także informacja z 1982 roku, mówiąca o tym, że Roger pracuje w szkółce drzew w stanie Mississippi, okazała się nieprawdziwa. Interesująca jest natomiast historia kobiety, która związała się z niejakim Rogerem Ellisem. Oboje zdecydowali się na outsiderski, trochę hipisowski tryb życia, nieco poza społecznością. Nie przeszkodziło to jednak rozwinięciu się ich uczucia. Owocem tego związku było dziecko. Dopiero po jakimś czasie kobieta natknęła się na zdjęcia Rogera Ellisona oraz na jego rysopis i ze zdumieniem odkryła, że najwyraźniej jest to jej były już wówczas partner, Roger Ellis. Niestety jednak wówczas straciła go już z oczu, co stało śledczym na drodze do sprawdzenia tych informacji. Wydawać by się mogło, że skoro ta kobieta miała z Rogerem syna, to wystarczyłoby porównać DNA dziecka z tym pobranym od rodziny zaginionego 17-latka, oczywiście kiedyś 17-latka, i sprawdzić, czy pasuje, ale nie wiem, czy kiedykolwiek to wykonano i te testy dowiodły, że jednak nie jest to Roger, czy też może taka analiza nie była w ogóle przeprowadzana, ponieważ z jakiegoś powodu śledczy doszli do wniosku, że nie ma to sensu i historia nie jest wiarygodna. Trudno mi powiedzieć, tak czy inaczej na pewno rozwiązania tu nie znaleziono. W 1989 roku mieszkaniec Beth w stanie Nowy Jork dał znać policji, że Ed Young, jego kolega, to najwyraźniej Roger Ellison. Niestety i tego nie udało się potwierdzić. Niektóre źródła sugerują, że udało się odnaleźć tego chłopaka, ale okazał się on być zupełnie kimś innym niż Roger, a inne z kolei, że ten chłopak także gdzieś zniknął i nie wiadomo, kim był. Swoje trzy grosze dorzucił do sprawy także sam John Pasch, który, jak Wam wspominałam, nie mógł sobie odmówić rozmowy na forach z uczniami szkoły i mieszkańcami. Zwrócił on uwagę na pewnego tak zwanego Johna Doe, czyli niezidentyfikowaną osobę odnalezioną w Colorado w 1981 roku. Według nauczyciela to właśnie był Roger. Okazało się jednak, że to dziwne wnioski, a wszystko to jest mało prawdopodobne, ponieważ John Doe był niższy od Rogera. Oszacowano także, iż ten mężczyzna odszedł 5 lat wcześniej, niż zniknął Roger. Oczywiście, jak się domyślacie, wszelkiego typu zarzutów, domysłów i kojarzenia faktów w kontekście nauczyciela nie brakowało. Pojawiały się różnego typu insynuacje, w tym związane z życiem intymnym mężczyzny. Najczęściej obecnie mówi się o tym, że uczeń z całą pewnością nie został zaatakowany na korytarzu, ponieważ nikt o zdrowych zmysłach nie odważyłby się na nic takiego. Jedyne, co wydaje się logiczne, to że pomiędzy momentem zamknięcia szafki na książki, a udaniem się w kierunku sali lekcyjnej, chłopak musiał spotkać kogoś, kto w jakiś sposób wywabił go z budynku szkoły. Być może zasugerował mu, że powinni ją na chwilę opuścić i załatwić jakąś sprawę, coś omówić, lub Roger powinien coś zobaczyć. Nie jest wykluczone, że ktoś obiecał mu także jakąś informację na temat jego statusu jako sportowca. Niestety, osoba ta miała zupełnie inne zamiary i już poza szkołą zaatakowała ucznia w miejscu, w którym najwyraźniej nikt tego nie zauważył. Być może motyw, którego domyśliła się matka chłopaka, był jak najbardziej prawdziwy. Nie jest wykluczone, że nastolatek dowiedział się o czymś, zobaczył lub przeżył jakieś wydarzenie, które sprawiło, że musiał odejść. Oczywiście zdaniem agresora. Powszechnie odrzuca się raczej teorię związaną z nielegalnymi substancjami, ponieważ tego rodzaju towar ktoś jednak sprzedaje, sprowadza, kupuje i z czasem jest to już tylko tajemnica poliszynela, czyli w praktyce wiedzą wszyscy, kto z kim prowadzi tego rodzaju interesy, ale też kto z tym środowiskiem właściwie nie ma nic wspólnego.
Zdecydowanie uważa się, że Roger na pewno nie zaopatrywał się w takie substancje, szczególnie, że był sportowcem z prawdziwego zdarzenia, co jednak nie wyklucza, że mógł być na przykład świadkiem jakiejś transakcji. Jak pamiętacie, ten wątek pojawił się w związku z zeznaniem odchodzącego na zawsze człowieka, który wraz z kolegą widział, co wydarzyło się w lesie. Był on w stanie rozpoznać Rogera. Nie rozumiem tylko, dlaczego w takim razie nie wiadomo nic o mężczyźnie, który miał chłopaka na muszce. Dlaczego nie ma jego rysopisu? Jeżeli ta osoba pochodziła z tej miejscowości, to z pewnością dwóch chłopaków znałoby go, być może nawet z imienia i nazwiska. Dlaczego świadek później po latach nie przekazał tych danych? Trudno tu zakładać, że bał się wyznać, kogo widział, bo przecież i tak nie miał już nic do stracenia. Odchodził, tak więc raczej nie powinien obawiać się ataku na siebie. Zresztą przecież właśnie to, że to jego ostatnie chwile, zmotywowało go do ujawnienia całego sekretu. Nikt już nie mógł zabrać mu niczego więcej, skoro niebawem miał utracić życie. Trudno mi sobie wyobrazić, z jakiego powodu chciałby kogoś chronić i nie byłby w stanie powiedzieć, jak ten ktoś wygląda. Chyba że po prostu nie widział wyraźnie tego człowieka lub go nie rozpoznał. Możliwe, że był na przykład zamaskowany. Zazwyczaj wyklucza się także dobrowolne odejście chłopaka z domu i rozpoczęcie nowego życia. Co prawda ogólnie nie byłoby to takie niemożliwe, ale nie byłoby z kolei powodu, dla którego Roger miałby się zrzec swojego $1000 na koncie oszczędnościowym, które zresztą zawsze chował niejako na czarną godzinę. I z jakiego powodu miałby zostawić wszystkie swoje rzeczy i samochód? Rodzina jest zgodna, że gdyby oświadczył, że czuje się przeciążony, chce zrezygnować ze sportu, czy też zrobić sobie przerwę w nauce przed rozpoczęciem jej nowego etapu, rodzice z pewnością by to zaakceptowali. Chłopak pasję wybrał sobie sam. Oczywiście był niejako zainspirowany przez rodzinę, ale to on zdecydował o tym, jak głęboko się w nią zaangażuje i ile czasu jej poświęci. Rodzice w tym względzie nie naciskali na niego i nie mieli żadnych wymagań. Byłoby więc bezsensowne, gdyby uciekał od osób, które zawsze go wspierały. A nawet gdyby uznał, że już tej pomocy nie potrzebuje lub nie chce, to i tak nie byłoby żadnych przeszkód, aby po prostu się pożegnał i wyjechał na studia, oświadczając, że na razie chce pozostać przez jakiś czas niezależnym od nikogo. Pojawiła się także teoria, którą swego czasu bardzo wspierała matka chłopaka, a mówi ona o tym, że dowiedział się o czymś kompromitującym w Telluride, gdzie odbyła się rywalizacja, która miała wyłonić członków amerykańskiej drużyny olimpijskiej B. Ku zaskoczeniu wszystkich, Roger nie dostał się do zespołu, ale wielu wówczas odnosiło wrażenie, że jest coś, o czym nie mówi. Wydawało się, że wrócił po rywalizacji nie tylko rozczarowany brakiem powodzenia, ale także jakby inny. Tu nasuwają się pewne pytania, między innymi o to, jak wiele osób z jego środowiska lokalnego wybrało się wówczas na tę sportową imprezę. Czy wśród tych ludzi mógł być podejrzewany potem nauczyciel? Czy w trakcie zmagań o zakwalifikowanie się do drużyny doszło do jakichś nieprawidłowości, nadużyć, czy na przykład wykorzystania młodych sportowców? Czy chłopak chciałby się temu przeciwstawić i właśnie za to zapłacił utratą szansy na miejsce w drużynie? Evelyn, mama Rogera, zgadzała się, że to możliwe. Uważała, że właśnie mniej więcej w tym czasie należało szukać genezy zniknięcia jej syna. Sądziła, że to podczas eliminacji wydarzyło się coś, co go zmieniło. Warto byłoby sprawdzić, czy podczas rywalizacji nie usłyszał o czymś, co miało kompromitować kogoś z jego lokalnego środowiska. Być może dał znać tej osobie, że jest w posiadaniu groźnych informacji na jej temat, co sprawiło, że człowiek ten zdecydował się zamknąć mu usta na zawsze. Być może zwabił go wtedy pod pretekstem wyjaśnienia sprawy, wytłumaczenia się, rozmowy lub złożenia obietnicy, że wynagrodzi zło, które wyrządził. To oczywiście już tylko spekulacje, ale wydaje się, że zwabiony koniecznością rozmowy chłopak mógłby zupełnie spokojnie, nie zwracając niczyjej uwagi, opuścić szkołę ze swoim przyszłym napastnikiem.
Raczej wątpi się też w nagły kryzys przy szafce z książkami. Michael, kolega Rogera, twierdzi, że to po prostu nie to. Widać było, że 17-latek spieszy się na lekcje, biegnie po książki, jest skoncentrowany na tym, by jak najszybciej dotrzeć do klasy, bo zbliża się 8. Było to zresztą dla niego bardzo charakterystyczne, bo był obowiązkowy i miał idealną frekwencję. Nie wydawał się robić nic inaczej niż zwykle. Byłych kolegów ze szkoły nie przekonuje teoria o problemach sportowych, które go nagle przygniotły w drodze do klasy. Tłumaczą, że wszystkie nastolatki mają rozhuśtane emocje i w pewnym sensie wieczne problemy, a to w domu, a to znów miłosne bądź towarzyskie. Ciągle ponoszą jakieś niby klęski, które wydają się końcem świata, po czym najczęściej zapominają, bo pojawiają się nowe tematy i wszyscy idą dalej. W każdym dowolnym momencie można wziąć jako przykład jakiegokolwiek nastolatka i wskazać co najmniej kilka powodów, z których czuje się niekomfortowo w swoim życiu. Zwykle okazuje się to jednak normalnym momentem rozwojowym. Z czasem emocje opadają, patrzy się na świat coraz racjonalniej i zdecydowana większość nastolatków daje radę dotrwać do dorosłości. Oczywiście bywa i inaczej, ale nie jest to standardowy sposób reagowania na brak sukcesu. Roger był więc zwykłym nastolatkiem, który przeżywał dużo emocji, miał swoje przemyślenia i rozterki. Był bardzo aktywny, pełen energii, absolutnie nic nie wskazywało tu na przykład depresję, która oczywiście zmieniłaby wszystko i kazałaby zupełnie inaczej spojrzeć na całą tę sytuację. Chłopak jednak, jak mówią koledzy i rodzina, tego dnia rozpoczął po prostu zwykły dzień w szkole. Tylko kto mu go przerwał? Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Czy uważacie, że mama chłopaka miała rację? Czy dowiedział się o czymś kompromitującym kogoś z jego środowiska? Czy sądzicie, że zachowanie nauczyciela było naturalne? Dostrzegacie coś podejrzanego w tym, że zapraszał on uczniów popołudniami do swojego domu? Sądzicie, że to po prostu nauczyciel w typie kumpla, czy jednak coś się za tym kryje? Czy Roger mógł otrzymać od niego nieprzyzwoitą propozycję, widzieć coś? Trudno mi powiedzieć, choć zastanawiam się jeszcze nad tym, czy gdyby 17-latek miał na przykład paść ofiarą nauczyciela, to czy nie byłoby więcej takich chłopców, którzy w końcu by się przecież odezwali? Wiem, że jest to trudne nawet w dzisiejszych czasach, a co dopiero w latach 80. To zawsze są ciężkie tematy, a myślę, że nawet dorośli ludzie mieliby ogromne opory, ale mam wrażenie, że być może takie informacje pojawiałyby się chociażby jako plotki. To znaczy, doprecyzowując, oczywiście już po ujawnieniu zniknięcia Rogera, dość długo po, plotek nie brakowało. Pojawiały się sugestie, że w domu nauczyciela uczniowie pili z nim alkohol, popalali, i to nie tylko tytoń, były też intymne propozycje. Zastanawia jednak, dlaczego przez pół roku, które minęło, nim nauczyciel sam się wystawił teorią o kryzysie Rogera, opisanym rzekomo w pracy, a potem w rozmowie, nikt od razu nie kojarzył, że w otoczeniu chłopaka, a jednocześnie w środowisku szkolnym, jest ktoś, kto wypisz, wymaluj, pasuje na czarny charakter i ma tak niezdrowe relacje z uczniami. Czy jest możliwe, że nikt tego nie skojarzył? Czy może uczniowie obawiali się przyznać do tych nieco mrocznych relacji z pedagogiem, który swoją drogą był też trenerem zapasów, więc miał nie tylko werbalny kontakt z chłopakami, ale także fizyczny, wynikający z treningów? Czy tylko? Jednak oczywiście możliwe, że nauczyciel miał tak dobre argumenty, że żaden z uczniów nigdy nic nie powiedział. To jednak wciąż tylko domniemania, a nauczycielowi nigdy nic nie udowodniono. Czy więc to może jakiś rywal sportowy chłopaka? A może ktoś, kogo nikt nie bierze pod uwagę? Ktoś udał, że potrzebuje pomocy, wywabił chłopaka pod jakimś pretekstem, który nie wydawał się nieprawdopodobny. Co się stało pomiędzy szafką na książki a klasą? Dajcie znać, co o tym myślicie. A ja dziękuję Wam już za ten czas razem. Zapraszam Was na Facebooka, Instagram, Spotify i SoundClouda. I oczywiście bardzo gorąco zachęcam Was do odwiedzenia drugiego kanału Szeptanki True Mysteries, takiego mojego młodszego dziecka, na którego rozwoju również bardzo mi zależy.
Jeśli tylko możecie, dajcie mu szansę, a nie brakuje tam naprawdę fascynujących historii. Link w opisie. Bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz, każdą łapkę w górę i przede wszystkim za to, że ciągle zaglądacie na ten kanał. I mam wielką prośbę. Jeżeli będziecie mieli okazję, to gdzieś na grupach, w gronie przyjaciół, czy gdziekolwiek uznacie za stosowne lub możliwe, polecajcie Szeptanki, bo bardzo bym chciała, żeby kanał się rozwijał. A teraz już ściskam Was mocno, specjalne ucałowania dla patronów i do usłyszenia.